Witam graczy z tej strony Damie. Widzimy się znowu na podsumowaniu ligi weekendowej. Tydzień temu bodajże miałem 17 tysięcy wyświetleń, jeśli dobrze kojarzę. Do tego wpadło już 4 tysiące subskrybentów na kanale, także dziękuję bardzo za, nie wiem, suby, lajki, komentarze, wszystko. I od razu tutaj mówię na wstępie, że czytałem komentarze, widziałem te wszystkie i tak dalej, co mówiłem. Jak obejrzałem to jeszcze raz i zwróciłem na to uwagę po komentarzach, to rzeczywiście było tego sporo. I postaram się tego nie robić, okej? Okay? Postaram się, chociaż znając mnie i tak czasami się to wydarzy. A po prostu jakby nie jestem jeszcze przyzwyczajony i do końca jakby nie czuję się komfortowo do rozmawiania jakby z samą kamerą, tak? Nie mam żadnego czatu, nikogo, więc czasami używam to jako taki przerywnik po prostu w tym, co mówię i żeby mieć czas jakby się zastanowić, żeby nie było takiej dłuższej ciszy, prawda? Ale rozumiem, było to irytujące, jakby też sam to potem oglądałem i było tego zdecydowanie za dużo, więc postaram się to wyeliminować jak najbardziej, no. Przechodzimy tutaj do składu i od razu na wstępie mówię, że Cruyff dopiero wleciał tutaj, nie wiem, minutę temu, dwie minuty temu do składu. Nie miałem go na lidze weekendowej, miałem Pele 91. I go sprzedałem od razu po lidze weekendowej go sprzedałem. Chciałem go sprzedać już w piątek, ale po prostu zapomniałem. A potem cena była niska i musiałem czekać do niedzieli, aż po prostu była w miarę taka, wiecie, przystępna do sprzedaży, tak, żeby nie stracił na prowizji za dużo. Więc cały skład mój wyglądał: Ter Stegen, Varane, Alba, Ferdinand, nie za słaby, kupiony, a Semedo, znowu zrobiłem to, Messi na skrzydle z Neymarem, a na SP jest Kante, Hulit, Mbappe to już tradycja chyba, i w ataku ten nowy Cruyff, tak jak mówię, wtedy był Pele 91. I teraz, w odróżnieniu od poprzedniej ligi weekendowej, ten weekend grałem 4-2-3-1, i znowu A, także zmiana tylko dlatego, że po oglądaniu Foot Champions Cupa pierwszego uważam, że 4-1-2 jest dobra w Foot Champions, jest naprawdę jedna z lepszych, jak nie najlepszą formacją w Foot Champions, ale nie pasuje po prostu do gry, wiecie, Pro versus Pro i tych turniejów i tak dalej. Wszyscy na tych turniejach, jeśli oglądaliście, to wiecie, ale wszyscy na tych turniejach trzymają piłkę, grają bardzo jakby szeroko, skrzydłami, starałem się poczekać na tam dziurę w obronie albo w pomocy i po prostu przyspieszyć go dopiero wtedy, tak, więc granie 4-1-2 wąsko czy 4-3-1-2 jest ryzykowne i po prostu można mnie łatwo zmiażdżyć, by nawet powiedział, zmucić po prostu, szczególnie jeśli chodzi właśnie o to posiadanie piłki, także 4-2-3-1, zrównoważony w obronie, 5, jeśli chodzi o szerokość, 6, jeśli chodzi o wysokość, i tutaj dajemy 6, znowu to zrobiłem, żeby lepiej przypresować przeciwnika, to po pierwsze, po drugie, mamy bardzo dużo osób w obronie, mamy 2 HPD, mamy 4 obrońców i skrzydłowi się o wiele rzadziej, znaczy boczni obrońcy po prostu się o wiele rzadziej jakby włączają do akcji, tylko dlatego, że mamy skrzydłowych również, tak, więc możemy sobie pozwolić na wejście trochę wyżej, jeśli oczywiście dobrze zmieniacie się w obronie i potraficie nadal zablokować te prostopadłe piłki za plecy obrońców. Jest to bardzo pomocne i powiedziałbym, że bardzo dużo jakby takich bramek z kontr też z tego strzeliłem, także dla mnie o wiele łatwiej się broni. Dla nie wiem, kogoś innego może być to problem, więc nie ma problemu, żeby dać 4 albo nawet 3. Wszystko zależy od waszego playstylu, prawda? Jeśli chodzi o atak, zrównoważony i 4 szerokości. Próbowałem również possession 7, bo tak gra Maestro, jeśli dobrze kojarzę, myślę, że tak na jego streamie to widziałem. Ale jakby, nie wiem, nie podobało mi się. Czasami nie miałem szans, żeby wyjść z kontrą i po prostu nie pasuje mi to do mojego stylu gry, prawda? Jeśli chodzi o players in the box, standardowo 5, rzuty rożne 3 i rzuty wolne 3, tutaj się nic nie zmienia. Teraz jeśli chodzi o skład, mamy... Tak wyglądał skład na lidze weekendowej, tylko że miałem Pele na prawym skrzydle. Jeśli chodzi o teraz z Cruyffem, jeśli jesteście ciekawi, to zacznę grać w ten sposób. I teraz, jeśli chodzi o Cruyffa na SPO, robię to tylko dlatego, że
Chyba zacznę grać Cruyffem na turnieju, tak już mówię o turnieju, na Food Champions Cup 2. Raczej będę grał Cruyffem na SPO, dlatego chcę go przetestować, również i w swoim składzie, tak? Jeśli chodzi o mój skład, ten tutaj na koncie, po prostu wolałbym tak zagrać, ale mówię, ten następny tydzień czy półtora, które mam, po prostu chcę przetestować tego Cruyffa, bo w ataku na evencie będę miał oczywiście brazylijskiego Ronaldo, więc po prostu chcę zobaczyć, czy nadaje się ten gość na SPO, czy nie, i wtedy zadecyduję, kim będę grał na już samym turnieju. Jeśli chodzi o wytyczne, to mamy dosyć wszystko praktycznie domyślne, także napastnikowi nic nie dajemy, SPO nic nie dajemy, lewemu skrzydłowemu, prawemu skrzydłowemu nic nie dajemy. Jeśli chodzi o Hulita, ma zrównoważony i ma trzymaj środek. Jeśli chodzi o mojego Kante, ma zostawaj z tyłu i ma trzymaj środek. I obrona również domyślna, także nic skomplikowanego. Wszyscy sobie grają jak chcą tak naprawdę i myślę, że to też czasami dobrze tak mieć, że nie mamy za dużo wytycznych, wtedy jakby wasi piłkarze mają więcej swobody w tym, co robią, tak? A nie zawsze muszą stać. Nie wiem, jak dajecie mu na przykład, żeby wybiegał za plecy, to czasami wam niepotrzebnie wybiega za plecy. Jeśli dajecie mu jakieś, załóżmy stay central, to czasami się nie pokaże na skrzydle, mimo że powinien. Jakby staram się nie kombinować za dużo z tymi wytycznymi, szczególnie w 4-2-3-1 formacji, gdzie już wydaje mi się, że jakby formacja sama w sobie robi tych moich zawodników strasznie takich statycznych w porównaniu do 4-2-1-2, więc chcę im dać jak najwięcej swobody, żeby się poruszali gdzie chcą i nie wiem, gdzie po prostu uważają, żeby być najlepiej, tak, na boisku. Także to by było na tyle, a jeśli chodzi o moje ustawienia, moje wytyczne i tak dalej. I przechodzimy do gameplayu, także widzimy się zaraz z powrotem. Okej. Okay. Przechodzimy do gameplayu. Moim pierwszym przeciwnikiem jest, nawet nie wiem jak przeczytać jego nickname. Ja mam 15-0, a mój kolega gracz ma tutaj 20-6. I niestety pokazana będzie tylko jedna akcja tego meczu, ponieważ przegrałem z nim 0-1. Jak widzicie, ładnie sobie tutaj trzymał piłkę. Bodajże też grał 4-2-3-1. Tutaj troszkę zwodów, mimo że jakoś dużo mu nie dało, ale wiadomo. Trzymanie piłki między SPD jest, nie wiem, jest po prostu najlepsze w tej FIFA. Po prostu czekasz, aż znajdzie się pewna dziura i tutaj, jak możecie zobaczyć, mój Ferdinand poszedł do zawodnika, którego Varane powinien kryć i niestety zrobiła się wielka dziura. Bardzo ładnie ją zauważył, nie mogę mu powiedzieć, że nie, ale nie za bardzo mogłem nic na to zrobić, prawda? Następny mecz, mam 15-1, to jest od razu po porażce. Mój przeciwnik Rentschwa ma 15-0 bilans w tym momencie, więc bardzo ciekawy mecz, też od razu po mojej porażce. Nie robiłem żadnej przerwy, z tego co pamiętam, na streamie, więc troszkę poddenerwowany byłem, szczególnie, że nie mogłem nic zrobić w ataku w poprzednim meczu, ale zaczęliśmy bardzo dobrze, bo piąta minuta meczu, Pele ze świetnym zwodem i Mbappe do pustaczka. No. Szkoda, że tak w poprzednim meczu nie wychodziło ładnie, ale no niestety, czasami tak to bywa, szczególnie w FIFA 20, gdzie obrona jest o wiele łatwiejsza niż atak, szczerze mówiąc. Także tutaj Mbappe, troszkę jak widzicie szczęścia, odbitka i mecz się otworzył, mamy 2-0 i tak naprawdę, jeśli gracie jakąś szeroką formacją typu 4-2-3-1, to naprawdę musicie się postarać, żeby oddać taką przewagę w FIFA 20, muszę przyznać. Tutaj Mbappe ze świetnym zwodem, piękny strzał. I mamy 3-0, no. Tak jak widzicie, gość miał 15-0, ale w tym meczu mu zupełnie nie idzie. A w poprzednim meczu, gdzie grałem na gościa z 20-6, to ja nie mogłem nic zrobić, więc tutaj mamy znowu świetną akcję. Oblak obronił, nie wiem, słupek, odbitka, nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj się stało. Mamy 4-0 i kolega zdecydował się wyjść z meczu, no nie dziwię się. Po tym meczu na pewno się nie dziwię, ale mówię, no taki jest Food Champions, także nieważne jak gracie, z kim gracie, nie można nikogo lekceważyć, trzeba grać cały czas na maksa, bo nigdy nie wiesz, kiedy się przytrafi porażka, prawda? Tutaj następny skład, to jest znowu 16-1, czyli pokazuję wam tak naprawdę 3 mecze z rzędu. Mamy Jim Button, przeciwnika, który miał bilans 18-2, więc wydaje mi się, że w sobotę wieczorem, jak gram, zawsze mam najcięższych przeciwników, jeśli chodzi o rekord, czysto, jeśli chodzi o bilans. Bo wtedy zawsze trafiam na zawodników, którzy mają jakieś 15-0, 16-0, 18-2 i tak dalej, więc
ludzi, którzy teoretycznie walczą o tą Elite 1, niektórzy nawet top 100 i tak dalej. Także jeśli w sobotę przetrzymacie z dobrym bilansem, to niedziela powinna być o wiele łatwiejsza. Tutaj przegrywaliśmy 1-0, ale z autu mój kolega oddał mi piłeczkę, więc mamy 1-1. Tutaj chyba znowu stracimy bramkę, tak mi się wydaje. Także drugi raz. O, strasznie wolno tutaj rozgrywa tą akcję. Szczerze nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, co tutaj się działo, bo wycinałem. Wycinałem te rzeczy dwa dni temu, więc. Tutaj Griezmann świetnie na lewą nogę. Mój Varane niestety nie zablokował tego strzału. Mimo, że powinien, według mnie, ale wiem, jak to działa z tymi blokami w tej grze, prawda? Moja druga bramka. Tutaj błąd mojego przeciwnika. Przyspieszamy grę do przodu, widzimy miejsce. Niepotrzebnie tutaj Messi się obraca na lewą nogę, ale mamy Pele do Messiego znowu i mamy bramkę, także mamy 2-2, tak, w tym meczu, a moje dwie bramki, które padły, są to typowo po błędach przeciwnika, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, że jeśli odbieracie piłkę gdzieś przed własnym polu karnym albo w środku boiska, starajcie się jej nie tracić, bo tak po prostu jest najłatwiej stracić bramkę w tej grze, szczerze mówiąc. Tak naprawdę nie zrobiłem żadnej akcji sam z siebie, a mamy tutaj 2-2, tylko po błędach mojego przeciwnika. Tutaj pierwsza moja akcja, tak naprawdę, którą sam skonstruowałem. Podanie do Hulita, gol. I co? Mamy po meczu, no. Po meczu po prostu. Tutaj musicie mi wybaczyć brak pada z lewej strony, ale ten mecz grałem off-stream 2 i po prostu zapomniałem włączyć pada, ale na szczęście nagrałem, więc macie co oglądać. Był to mecz przy 17-1. A mój przeciwnik miał 16-2, także widzicie, że znowu całkiem matchmaking dobry. Chociaż i tak muszę przyznać, że tak jak patrzyłem na mój Champions Channel, to tydzień temu było wiele ciężej, tak? I zrobiłem 30-0, a w tym tygodniu niestety nie zrobiłem, bo przegrałem na kolegę z 20-6. Nawet nie wiem, jakim skończył rangą, ale no nie poszło mi. Tutaj 1-0 w 10 minucie, kolega przy kick-offie, nie wiem, nie chciał wystartować. Nie wiem, czy był zdenerwowany, czy co, ale od razu po kick-offie tracimy piłkę, znaczy on traci piłkę, przepraszam. I idziemy zaraz z drugą bramką. Hulit, piękne podanie do Neymara, krótki róg. Zawsze w takich sytuacjach strzelajcie w krótki róg. Nie wiem, czy macie Neymarów, czy Ben Yedderów, czy kogokolwiek. Krótki róg, ładujecie takie sytuacje i wpada. Nie, praktycznie zawsze, chyba że słupek was zatrzymał. Tutaj, możliwe, że to jest ostatni mecz, nie jestem pewien. 24-1, a mój przeciwnik miał 17-3. Także mógł być ciekawy, tak jak mówię, w tym momenciku chyba będzie 5 meczów i będzie to o wiele krótszy gameplay niż tydzień temu, bo po pierwsze, tak jak wspominałem, miałem gorszy matchmaking, więc tak naprawdę nie wiedziałem, kogo mam wrzucić do tego filmiku. A po drugie, te mecze były po prostu nudniejsze, było mniej bramek, tylko dlatego, że grałem 4-2-3-1, a nie 4-1-2-1-2, tak. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć wiele meczów typu, nie wiem, 5-0, 6-1 i takie tam. Niestety przy 4-2-3-1 jest to o wiele ciężej. Tutaj Politano świetnie się odwrócił. Podanie do Messiego. Nawet nie wiedziałem, jak to skomentować za bardzo, ale odbitka od Varana weszła do Mbappe i niestety, no. Mamy 1-1. Tutaj jest drożny Hulit. I teraz znowu, mój przeciwnik odbiera piłkę. Złe podanie. I patrzcie, co się zaraz dzieje. Pele poczekał spokojnie, podał do środka. Mbappe do Messiego. I z lewej nogi. No on się nie pomyli, tak? Także znowu, kolejny błąd. Mamy, to jest wynik 1-1. Gość miał szansę ze mną wygrać. W miarę dobrze grał, szczerze mówiąc, z tego co pamiętam. Niestety, no takie głupie błędy po prostu go kosztują. Szczególnie jeśli gracie na jakieś mocniejsze składy, tak? To wtedy naprawdę nie możecie sobie pozwolić na takie błędy, bo z lepszymi kartami niestety nie obronicie, w większości przypadków oczywiście. Tutaj Pele na skrzydle nie wykorzystał jednej sytuacji, strata piłki i znowu złe podanie. Znowu to samo i teraz Pele drugi raz się już nie pomyli, więc mamy 3-1 i koniec meczu. Jeśli dobrze pamiętam, to gość wyjdzie właśnie w tym momencie. Wyjdzie czy nie? Wyjdzie, tak jest, więc mówię, będę wam to wpajał, po prostu będę to przypominał. Z każdym odcinkiem, nie wiem, czy będziecie na mnie źli, czy nie, ale nie róbcie takich głupich błędów, proszę was. Naprawdę zrobicie swoje gry po prostu o wiele łatwiejsze niż powinno być, tak? Tutaj 30 mecz, 1-0, gość wyszedł w 5 minucie i to by było na tyle z gameplayu, także naprawdę dużo nie było. I kończymy na 29-1.
Tutaj macie jeszcze potwierdzenie. Skończyliśmy z bilansem 29-1, tak pokazywałem. Niestety nie dało nam to top 100. Niestety takie życie na PS4, więc jeśli nie będzie 30-0, również nie będzie top 100, albo szansa jest na to bardzo, 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 bardzo mała. Także dziękuję za oglądanie. Bardzo dużo wyświetleń i ogólnie komentarzy i tak dalej, reakcji podczas ostatniego odcinka, także dziękuję bardzo. O, tak jak wspominałem, mam już ponad 4000 subskrybentów, mam nadzieję, że to będzie cały czas się rozrastać. I tak jak mówię, jeśli macie jakieś uwagi w komentarzach i tak dalej, starałem się to, tak jak wspominałem, ograniczyć. Nie wiem, możecie mi dać znać niektórzy, czy mi się w miarę to udało, czy nie. Czy zauważyliście jakąkolwiek różnicę? Tak jak mówię, jeszcze staram się dostosować do gadania do kamery i tak dalej. Znaczy teraz jeszcze kamerki nie mam, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie ma tej live reakcji z czatem, więc jest to troszkę inne, no, dla mnie. I muszę się po prostu do tego jeszcze dostosować, tak jak do streamowania, więc. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Następnym odcinkiem będzie tradycyjnie pack opening. I to by było na tyle tak naprawdę. Także dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego.